To się nagrywa? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku CTG TV. Dzisiaj mamy gościa. Naszym gościem jest Michał, właściciel tego oto pięknego cacka. I o tym cacku dzisiaj będziemy rozmawiać. W związku z tym, że jeszcze nie zapoznałem się z nim, pograłem dosłownie chwilę na tym potworze. Głos dzisiejszego odcinka zajmie Michał, wszystko wam powie. No i tyle. Line 6 Helix, najnowszy wypust Line 6'a. Już nie pod, tylko całkiem nowa linia, unowocześniona, ulepszona, nowe symulacje, nowe efekty, wszystko nowe. Dobrze mówię? Tak jest, zgadza się. I najprawdopodobniej dlatego Line 6 zdecydował się na zmianę nazwy swojego produktu, żeby trochę tą złą prasę na temat ich wcześniejszego rebrandowania marki Poda obrócić w coś bardziej pozytywnego. No jest to zupełnie nowa generacja symulacji. Jakościowo zdecydowanie jest to krok naprzód od technologii HD. Zacznijmy może od samego interfejsu, jak tu się wszystko zmieniło na wyświetlaczu, jak się zmieniło sterowanie. Jest to krok naprzód. Interfejs użytkownika jest mega prosty. Helix przychodzi w zasadzie z jednym arkuszem wielkości A3 i to jest w zasadzie cała instrukcja obsługi. Ja szczerze mówiąc, nawet jak tylko otworzyłem pudło i podpiąłem Helixa, od razu zacząłem się bawić interfejsem, dosłownie 5 minut i wszystko jest ogarnięte. Jest to naprawdę bajecznie proste, nawet do tego stopnia, że szczerze mówiąc, wygodniej mi jest edytować interfejs z samego urządzenia niż przez program, który jest dostępny. W HD to była katorga i tu i tak. Tak, zgadza się. W HD to była katorga. Chociaż też fakt jest taki, że no my tutaj grając raczej mamy presety ustawione i bawimy się w przełączanie MIDI, więc to nie jest dla nas problem, ale wielu muzyków, zwłaszcza tych, którzy lubią eksperymentować na koncertach, na pewno doceni łatwość obsługi tego interfejsu. No i przede wszystkim wyświetlacz jest naprawdę świetny, wszystko widać jak na dłoni. Wydaje mi się, że jest to na tyle nowatorskie podejście, że można się spodziewać, iż inni producenci też pójdą w tą stronę. Czyli duży wyświetlacz, bardzo czytelnie. Tak, obsługa jest, wszystko jest czytelne, obsługa jest naprawdę bajecznie prosta. Duży plus dla Line 6 za ten interfejs. To przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli jak się zmieniło brzmienie w stosunku do serii HD. No XT nawet nie wspominajmy, serii X, bo to już przeszłość. Jest, no ja szczerze mówiąc, pierwszy raz, kiedy podłączyłem gitarę, założyłem słuchawki, miałem mieszane odczucia, ale to głównie dlatego, że przywykłem bardzo do brzmienia HD. I strasznie starałem się stworzyć preset i warunki brzmieniowe podobne do swojego poprzedniego presetu, co najprawdopodobniej było błędem. Natomiast złapałem się na tym, że przełączając się z powrotem na HD po takiej godzinnej sesji Helixa, stwierdziłem, że coś jest nie tak. I naprawdę to brzmienie jest zdecydowanie lepsze. Po paru minutach w słuchawkach, a gram w słuchawkach głównie dlatego, że również tak mi jest wygodniej, przede wszystkim nie denerwuję sąsiadów, mieszkam w bloku. Również jest to łatwiejsze z punktu widzenia miksu, to muszę powiedzieć, że po czasie odnoszę wrażenie, że faktycznie gdzieś jest tam w drugim pokoju zamknięty i omikrofonowany wzmacniacz, faktycznie wzmacniacz lampowy. Te różnice, niuanse artykulacyjne są naprawdę dopracowane. Więc no jest to spory krok naprzód od technologii HD. W miksie podejrzewam nie będzie tak dużej różnicy, zwłaszcza przy niskich strojach, przy ciężkim metalowym graniu i przy dużej kompresji. Tym bardziej, że dużą rolę w samym miksie odgrywają nie tylko gitary, ale również bas i perkusja. O tyle same granie na sucho, na surowo, granie solowe, no to jest zdecydowana różnica, zdecydowany krok naprzód. Jestem bardzo zadowolony, szczerze mówiąc, z tego zakupu. Czyli jak to mówią, urywa ten nogawki podczas grania na żywo, czy tam na słuchawkach samemu. Tak, jest tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo mile, może nie zaskoczony, bo trochę hype był, ale ten hype, szczerze mówiąc, ma potwierdzenie w rzeczywistości. To nie jest tak, że jak było też z HD, że dużo się o nim mówiło, wszyscy zanim produkt wyszedł, ogłosili go jako X-killer, tak?
XFX Killer, a w rzeczywistości okazało się, że to nie do końca tak wygląda. Natomiast w tym przypadku ten hype i rzeczywistość naprawdę są, pokrywają się. No tego tutaj już cena dorównuje, tak, tym najwyższym, może nie kemperowi, czy tam najwyższym Axowi, ale mimo wszystko te 5-6 tysięcy złotych, tysiąc parę euro, no to już jest trochę kasy. To się zgadza. Jest to koszt, jest to wydatek, natomiast no, trzeba też wspomnieć fakt, że to jest tak naprawdę pecet. No pecet, prawda, z innymi procesorami, z procesorami DSP, ale to jest technologia, która kosztuje, już nie mówiąc o tym, że samo wyprodukowanie i sam research, który do producenta takiego modelera musi włożyć, to on się musi zwrócić. Więc ta cena jest jak najbardziej uzasadniona. Często wspominam o tym, że kupiłem sobie Felixa, tam rozmawiam ze znajomymi, oni mówią, o fajnie byłoby, gdyby Line 6 wypuścił jakąś tam okrojoną wersję za tam pół ceny, czy ogólnie tańszą. No właśnie. Cebulix. Cebulix, tak. No właśnie, patent jest tego typu, że Line 6 zrobił coś takiego i to jest HD i ludzie się też jakoś tam, część ludzi była zadowolona, część ludzi stwierdziła, że to nie jest to. I żeby zrobić krok w przód o te 20%, trzeba naprawdę wydać 80% więcej. No, tak samo jest z XFX-em, który jest obecnie uważany za chyba najlepszy modeler na rynku. Jest jeszcze droższy. I natomiast różnica między Helixem a samym Axem to jest naprawdę, to są niuanse. I za te niuanse się płaci odpowiednio więcej. Ze względu na, no, na moc obliczeniową, na czas spędzony, na oprogramowanie tego. Także uważam, że cena, o ile jest wysoka, nie jest to jakaś cena kosmiczna. Też należy pamiętać, że piece lampowe są też bardzo drogie. No, nie są. W jednym modelerze mamy tych pieców, już nawet nie pamiętam, kilkanaście. Nie jest to jakaś zawrotna liczba, ale muszę przyznać, że Line 6 do tej pory, jeśli chodzi o update'y i o firmware, trzyma fason. Z każdym update'em dochodzą jakieś nowe modele, więc można się spodziewać, że ten trend się będzie tylko utrzymywał. Tym bardziej, że konkurencja nowe modele dodaje za darmo z każdym firmwarem. Nie sądzę, żeby Line 6 zmieniał tą politykę. No bo można wygrywać odpowiedzi impulsowe paczek swoje. Tak jest. To jest taki request, który wiele osób zgłaszało, wielu użytkowników HD jako taka dodatkowa funkcjonalność. Natomiast w tamtej starej technologii no, moc obliczeniowa nie pozwalała na to, tak, więc no, tutaj istnieje ta możliwość. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że na impulsach można uzyskać jeszcze lepsze brzmienie. Ja uważam, że te paczki, które są dostępne standardowo, wcale nie są złe. Są całkiem ok, przynajmniej jak na moje wymagania i moje potrzeby. Natomiast oczywiście stwarza to więcej możliwości. Jeszcze więcej. Bo należy pamiętać, że odpowiedź impulsowa to nie tylko paczki, ale przecież możemy sobie na przykład złapać charakterystykę jakiegoś utworu samym impulsem, wrzucić sobie na sam koniec i na przykład no, ten charakter brzmienia uzyskać później. Więc no, zawsze jest to jakiś ekstra bajer. Przejdźmy teraz do tego, co jest najgorsze, czyli co jest nie tak z tym urządzeniem. No jest parę mankamentów. Pierwsza rzecz, na której się zawiodłem, to jest brak synchronizacji zegara przez MIDI. No grając, polegamy na... Grając masz na myśli w zespole u nas. Tak. Polegamy na laptopie i na sterowaniu MIDI. Jest to naprawdę wygodne, polecam. Jeśli ktoś tego nie próbował, to jest to świetna sprawa. Fakt, że trzeba grać z laptopem, ale przez cały taniec po pedalboardzie jest zupełnie niepotrzebny. Petet steruje nam urządzeniem. No i o ile w podzie HD, i wydaje mi się, że w XT tak samo było, można było synchronizować zegar, to niestety w Helixie tej funkcji nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli chcemy mieć delay zsynchronizowany z tempem numeru, no to to bez zegara się nie da. Co prawda jest możliwość wysyłania sygnału tap tempo do Helixa, więc jakaś tam opcja jest, natomiast nie jest to tak wygodne jak w przypadku poprzedników. Wydaje mi się, że można się spodziewać, że Line 6 to w którymś update'cie naprawi.
bo to jest już było zgłaszane, nie? Tak, to już było zgłaszane i to jest w zasadzie taka podstawowa funkcjonalność, więc trochę się zdziwiłem, dlaczego nie jest to zaimplementowane w momencie, kiedy samo urządzenie weszło do sprzedaży. No czekam w każdym razie na jakiś update, kiedy to się zmieni. Obecnie jest możliwość wysłania sygnału tap tempo zamiast synchronizacji zegara. Więc da się to zrobić, nie jest to tak wygodne i tak przyjemne jak samo wysyłanie informacji o zegarze. Dodatkowo w momencie wypuszczenia Helixa pojawiło się sporo bugów. Część z nich została naprawiona. Jest jeden, który ja zgłosiłem. To jest... on strasznie mnie denerwuje. Mianowicie włączanie i wyłączanie delaya i reverbu powoduje taki mały pik. No co to znaczy? To znaczy, że jak mamy gdzieś delay i reverb i chcemy sobie go włączyć i wyłączyć bezpośrednio, to przejście nie jest do końca płynne. I można to oczywiście też dookoła obejść. Ja osobiście, nie wiem czy widać tutaj na ekranie, mam po prostu drugą ścieżkę podłączoną, na której mam reverb i delay i tą całą ścieżkę włączam i wyłączam. Mhm. Wtedy faktycznie jest to w zasadzie transparentne, to przejście między presetem bez delaya i reverbu i z delayem i z reverbem. No, strasznie naokoło. Tak, strasznie naokoło. I trochę takich niedoróbek jest, ale one są sukcesywnie rozwiązane w update'ach i to co Line 6 też zrobił, to umożliwił zgłaszanie błędów przez swoje konto u nich na portalu. Coś, czego wcześniej nie było, więc można sobie tam wejść do zakładki, zgłosić błąd. Z ich odpowiedziami bywa różnie. Czasami potrafią odpowiedzieć po 2-3 dniach, czasami trzeba czekać na przykład 2 tygodnie na odpowiedź, ale jak na razie jestem bardzo zadowolony z samego faktu, że te wszystkie błędy czy wszystkie zastrzeżenia zgłaszane przez społeczność są w jakiś sposób nie tyle rozwiązywane, co rozpoznawane przez firmę. Czy jeszcze nam został jakiś bug do omówienia? Bo właśnie miałem pytać, co jest właśnie to przełączanie presetów, jak to wygląda? Czy nawet nie presetów, tylko przełączanie presetów. Przełączanie presetów, w HD było tak, że było słychać tą przerwę jeszcze, w XT była straszna przerwa, a tutaj jak wygląda? Tu jest też straszna przerwa. Jest przerwa, czyli... Jest przerwa między presetami, wydaje mi się, że jest większa przerwa między presetami, przełączaniem presetów, niż w HD. Szczerze mówiąc, spodziewałem się tego, no nie jest to fajne. Spodziewałem się tego, bo jednak no jest to bardziej zaawansowany po prostu PC-t i on musi załadować kupę softu między przełączaniem się jednego presetu i drugiego, ale żeby to w jakiś sposób rozwiązać i zaadresować, jest tutaj opcja snapshotów. To jest zresztą taki sposób trochę udawania, który również jest zaimplementowany w XFX. Nie wiem czy w Kemperze, bardzo możliwe. Mianowicie zmiany ustawienia presetu bez konieczności zmiany presetu. Ogólnie zasada jest taka, dodajemy wszystko co tylko się da do jednego presetu, z czego będziemy korzystać i ustawiamy sobie snapshoty. Na przykład snapshot pierwszy ma wyłączony delay i reverb, snapshot drugi włącza nam delay i reverb, snapshot trzeci powiedzmy dodaje kompresor, snapshot czwarty w ogóle wywala wzmacniacz i na przykład dodaje inny, na którym gramy na czystym kanale, więc ogólnie w tej chwili mam jeden preset, który załatwia mi wszystko to, co załatwiały wcześniej chyba 4 presety na HD. Aha, czyli po prostu daje radę to wszystko zapisać tak, w jednym. Daje radę zapisać w jednym. Oczywiście wiadomo, że jest tutaj też limit DSP, więc jak dodamy za dużo efektów, to nie będziemy mogli dodać już nic więcej. Aczkolwiek ten limit jest dużo, dużo bardziej wyśrubowany w porównaniu do HD. W HD, tak. Harmonizer i delay i koniec. I koniec. A tutaj można dodać naprawdę sporo, tym bardziej, że tutaj mamy dostępne jakby dwa DSP, czyli możemy sobie zapchać jeden DSP, ale mamy jeszcze drugi, który możemy zapychać od nowa. A w ramach jednego presetu mamy przecież te dwie ścieżki dostępne. Także naprawdę można dodać w zasadzie wszystko w ramach jednego presetu. Jest limit snapshotów chyba do 8, z tego co pamiętam, więc nie jest to jakaś tam zawrotna liczba, aczkolwiek wydaje mi się, że wystarczająca. No jeśli ktoś używa więcej niż 8 ustawień w ciągu jednego numeru,
No nie wiem, nie znam nikogo takiego. No, chyba nie. A jeszcze dodatkowo chciałem zauważyć, że presety nie wykluczają dodatkowo włączania różnych efektów osobno. Czyli możemy mieć preset, a dodatkowo jeszcze sobie sterować poszczególnymi efektami. Także tak naprawdę ten problem przerwy między przełączaniem dwóch presetów nie jest już w tym momencie problemem. Jest marginalna sprawa. W momencie wprowadzenia snapshotów. One zostały wprowadzone w którymś z kolejnych update'ów. Na początku nie było tych snapshotów i faktycznie to był problem. Ale teraz faktycznie fajnie to działa. Jestem zadowolony. Tu się pojawia taka cyferka na górze, w prawym górnym rogu, która reprezentuje snapshot. No dobra, teraz chwilę pogramy. Coś pokręcimy, pokażemy wam jakieś presety. No niestety na pewno nie przelecimy wszystkich, bo to by była kolejna godzina. Nie da się chyba wszystkiego przelecić i ustawić, bo to po prostu byłby koszmar. Po prostu pokażemy wam jakieś przykładowe brzmienia. I coś tam chyba, jakiś miksik mamy na koniec? Tak. No, także będzie ciekawie. No to co, zapraszamy do posłuchania. Thank you.
Posłuchaliście, jak gada Helix. Było to nagranie prosto w linię, tak? Czyli żadnych paczek, kolumn, nic. Po prostu to, co wychodzi z Helixa, wy usłyszeliście bez żadnych miksów dodatkowych, bez niczego. No, mi się podoba. Chętnie bym sobie go sprawił. Może sobie go sprawię, mam nadzieję, niedługo. Zamienię swojego starego HD na tego wariata. Można szczerze polecić, tylko trzeba sobie dozbierać trochę pieniędzy na to. No, to oczywiście... Tak, dla kogoś, kto jest, ma jakieś tam ściśle określone cele muzyczne i nie ma nic przeciwko cyfrowej technologii, bo znam wielu malkontentów, ludzi zapartych, że tylko lampa i nic więcej, to ja najbardziej polecam. No, na rynku są dostępne trzy w zasadzie high-endowe modelery. To jest Helix, jest Kemper i jest XFX. Już cztery, bo jeszcze Bias wprowadził swojego. A, jeszcze Bias wprowadził swojego. Więc no jest ich trochę. Myślę, że to jest decyzja indywidualna. Natomiast można śmiało powiedzieć, że Helix się wpisuje w właśnie w ten high-endowy trend. No, tak, to nie jest, to już nie jest babci sranie, tylko jest faktycznie no, profesjonalny sprzęt. No dokładnie, tylko teraz pytanie, czy jeżeli ktoś po prostu sobie plumka i gra koncerty, albo chciałby pograć w domu, takie, w sensie na poziomie takim średnio zaawansowanym, tak, czyli koncerty po Polsce, czy Helix to jest potrzebne aż tak bardzo? Mi się wydaje, że HD spokojnie wystarczy. Mi się też wydaje, że HD wystarczy spokojnie. Na HD naprawdę można uzyskać bardzo dobre brzmienie. W miksie naprawdę różnice będą minimalne. Na scenie też jest inaczej, bo na scenie jest głośno, na scenie jest, są inne warunki, też tych niuansów najprawdopodobniej przeciętny słuchacz nie doceni. Jedyne pole, gdzie Helix faktycznie błyszczy, to są niuanse artykulacyjne. Dla kogoś, kto gra więcej na czystym, z naciskiem na solówki, to faktycznie może to poprawić komfort gry. Natomiast, tak jak mówiłeś, no, dla kogoś, kto gra, traktuje grę jako hobby, i jest to dla niego problem, uzbieranie takiej gotówki, myślę, że HD spokojnie wystarczy. Okej, dziękujemy bardzo za uwagę, dziękujemy Michałowi za przedstawienie tego wspaniałego urządzenia. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki. Adios.